Radio Gieksa.pl, twój kolorowy głos w twoim domu. Trzeci raz witamy się z wami z tej strony Kosa i Błażej. Witamy was niezwykle szczęśliwi, bo po weekendzie z Gieksą, w którym zaliczyliśmy bilans 3 zwycięstwa, 0 remisów i 1 porażka. Zwycięstwo piłkarzy 2-1, wygrana hokeistów 5-3 i 4-2, no i przegrana siatkarzy 0-3. No, trzeba przyznać, Kosa, że ten weekend, jak można było narzekać, że nie ma tych ważnych zwycięstw, no to myślę, że ten weekend pokazał, że te ważne zwycięstwa są i to w każdej sekcji. No dokładnie, zresztą przewidziałeś w ostatniej naszej audycji, że sądzisz, że będą 3 zwycięstwa, w tym najprawdopodobniej będzie zwycięstwo piłkarzy. No, trafiłeś w 100%. Myślę też, że udało się pod tym kątem, że jeśli miały być tylko 3 wygrane, 1 porażka, to właśnie dobrze, że to były w tych spotkaniach, no bo siatkarze w plus lidze mają pewne utrzymanie, spadek im nie grozi, raczej wyższe miejsca też nie, bo no, nie było za dużych szans, żeby awansować do tej pierwszej szóstki. Co prawda trener Piotr Gruszka mówił na tym spotkaniu, że jeśli byśmy wszystko wygrali, no wiadomo, jeśli by się wszystko wygrało, to byśmy byli w tej szóstce, no ale nie jesteśmy chyba jeszcze taką drużyną, nie mamy takiego składu, żeby móc wygrywać z wszystkimi. No nie, no jeśli chodzi o siatkówkę, to wiadomo, że potencjał tej drużyny jest mniej więcej w tym miejscu, gdzie oni teraz są i taka wygrana ze Skrom Bełchatów, no to byłby... Myślę, że można by to było porównać, że gdyby Gieksa w jakimś Pucharze Polski wygrała z Legią, Lechem, czy obecnie z Jagiellonią. Dokładnie tak. Dlatego super cieszymy się, że udało się wygrać te 3 spotkania. Teraz wiadomo, no, trzymamy kciuki dalej za piłkarzy, ale trzymamy też przede wszystkim kciuki za hokeistów, którzy mają no, naprawdę już bardzo dobrą sytuację wyjściową. 2 spotkania wygrali, teraz odbędą się mecze w Krakowie. Niektórzy przewidują, że może już Krakowia nawet nie wrócić do Katowic, wygramy 4-0 i będziemy czekać najprawdopodobniej na finały z GKS-em Tychy. No. Ja tak mi się wydaje, że będzie 1-1 w Krakowie i jeszcze wrócimy do Katowic, ale to co zwraca uwagę w tym, że hokeiści wygrali, to raz, że oni pewnie wygrali, a dwa, że czuć tam takiego ducha drużyny, gdy się oglądało te mecze. No tak, to nawet ktoś tam, widziałem na forum, nawiązał do wypowiedzi jakiegoś naszego piłkarza, który stwierdził, że drużyny budują wyniki. No hokeiści poniekąd to udowadniają, tak? Bo mają wyniki, mają drużynę, ale ta drużyna była tam nawet jak nie było jeszcze tych wyników. No tylko te zdania, że drużyny budują wyniki albo na odwrót, bo to zależy jak to kto rozumie. No to też tak fajnie hokeiści wygrali, ale też sobie przypomnę, że sporo było tam zastrzeżeń, że trener nie taki, że taktyka nie taka na początku, więc... Skład nie taki, transfery nie takie. Więc to też tak jest niekiedy dorabianie ideologii do tego, co jest. Cieszmy się, myślę, tym, co mamy, bo ta drużyna naprawdę fajnie grała, ograła mistrza 2 razy i nie ma tu co tutaj dorabiać jakichś wielkich ideologii. Trzeba powalczyć w Krakowie przynajmniej o to jedno zwycięstwo i potem w tym finale z Tychami. Zresztą myślę, że wszyscy kibice będą zadowoleni, jeśli hokeiści awansują do finału, bo to na pewno będzie wynik ponad stan. Ja uważam, że tak przed sezonem, jeśli by ktoś nam powiedział, że awansujemy do finału, no to większość ludzi by się pukała w głowę, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale nawet była zagrożona przez pewien czas pierwsza czwórka, żeby awansować do tego turnieju finałowego Pucharu Polski, a teraz no krążek, a nie piłka są po naszej stronie i no oby się to wszystko dobrze potoczyło. Mecze hokeistów czwartek, piątek, z tego co ktoś tam pisał na forum, one nie będą transmitowane przez TVP Sport, ale z tego co wiemy, wybierają się tam nasi komentatorzy radiowi, więc jeśli będziecie śledzić naszą stronę i nasze radio, to jeśli warunki techniczne pozwolą na to, żeby przeprowadzić tą relację z tego meczu, to ta relacja z tego meczu będzie. Tyle chyba o hokeju. Mamy tutaj sprawę do rozwiązania jedną. Tak, ogłosiliśmy w odcinku drugim podcastu konkurs na to, żeby dokończyć hasło, które nawiązywało do tytułu felietonu redaktora naczelnego Gieksa.pl Szela.
I ono brzmiało: lepiej wygrać z Rakowem. No i wspólnie z Błażejem uznaliśmy, że najlepiej dokończył to użytkownik Bodek, który dokończył to tak: lepiej wygrać z Rakowem i rozpocząć Paszula odbudowę. I to zostało wrzucone przed meczem z Rakowem. No i tak ten mecz z Rakowem udowodnił, że coś w tym może być, w tym haśle. Myślę, że sporo może się to pokryć na koniec sezonu, jeśli Gieksa będzie tak grać jak w meczu z Rakowem. Tak, Bodek dostaje podwójne zaproszenie na mecz z Zagłębiem Sosnowiec, który no jeszcze ten termin nie jest do końca znany. On się odbędzie najprawdopodobniej Wielką Sobotę, czyli będzie to pod koniec marca. Ostatni dzień marca. Tak, ostatni dzień marca i w klubie chcą grać o godzinie 18:00, ale wiadomo, że jeszcze się w to telewizja może wmieszać. W każdym razie Bodek dostaje podwójne zaproszenie na dowolną trybunę i prosimy go o kontakt na maila gieksa@gmail.com. My też spróbujemy się skontaktować na tego maila, z którego Bodek do nas pisał. W mailu do nas prosimy o podanie imienia, nazwiska i numerów PESEL tych osób, które skorzystają z tego podwójnego zaproszenia na mecz z Zagłębiem Sosnowiec. I jeszcze chciałbym dodać, no, że te osoby muszą posiadać kartę kibica. Jeśli nie posiadają, no to w każdej chwili mogą je wyrobić w sklepie kibiców Blaszok. Konkurs rozwiązany, więc myślę, że to dobry moment, żeby ogłosić nowy konkurs. I mamy tutaj dla Was pytanie. Też takie otwarte, które prosilibyśmy, żebyście skomentowali w komentarzach pod tym newsem z audycją. Pytanie jest następujące. Co jada Wojtek Kędziora na śniadanie, że ma taką formę i strzela tak łatwo dwie bramki Rakowowi Częstochowa? No tak, bo Wojciech Kędziora 37 lat, 37. Rocznikowo 38 i od pięciu spotkań? Pięć spotkań z golem. Trzeci strzelec z pierwszej ligi jak na razie. Dokładnie. I tam chyba tylko dwie bramki traci do Lewickiego i Machaja. Tak. I jesteśmy ciekawi, bo tak wszyscy się śmialiśmy w sumie z Wojciecha Kędziory. Tam była jeszcze później sytuacja z tym uciszaniem kibiców, ale myślę, że to jest wszystko wyjaśnione i rzeczywiście od tego momentu, gdy Wojciech Kędziora dla oficjalnej strony wypowiedział się, że swoją grą udowodni kibicom, że przykłada się do obowiązków, do grania i pokaże im, że się jeszcze mimo swojego wieku nadaje spokojnie na pierwszą ligę. No i rzeczywiście to udowodnił. Dlatego jeszcze raz przypomnimy pytanie konkursowe. Tak. Co jada Wojtek Kędziora na śniadanie, że ma taką formę? Komentarze zamieszczajcie pod tym newsem. Wybierzemy najlepszy i myślę, że możemy to już ogłosić, że będzie taka sama nagroda, jak przed chwilą otrzymał Bodek, czyli podwójne zaproszenie na mecz z Sosnowcem, te same zasady, karta kibica i ewentualnego wygranego prosimy o kontakt. Tyle jeśli chodzi o konkursy. Na szybko omówimy sobie jeszcze pierwszą kolejkę. Dwa mecze się nie odbyły. Myślę, że nie ma tutaj większego sensu o tym mówić. Stomil Ruch, Bytowiak i KS Tychy, one nie zagrały. Z tych najważniejszych meczów wiadomo Gieksa, ale to za chwilę o tym szerzej. Najważniejszy oprócz Gieksy mecz to Zagłębie Sosnowiec Miedź Legnica. Miedź wygrała 2-0 i chyba podkreśla to, że te aspiracje ekstraklasowe są na bardzo wysokim poziomie. No tak, zdecydowanie. Tam znowu swoją bramkę strzelił Piątkowski. Miedź, liczyliśmy trochę, że może stracić jednak punkty Zagłębiem Sosnowiec. Liczyliśmy na to, że może uda się i padnie tam wynik remisowy, albo nawet Zagłębie wygra, no ale niestety Miedź była lepsza, zasłużenie wygrała. No, narzekaliśmy, że w poprzedniej kolejce w ogóle wyniki się pod Gieksę nie układały, teraz Gieksa zagrała, wygrała, no i te wyniki też nie do końca są takie dobre, ale w dwóch spotkaniach było ok, tak? Bo pod Beskidzie tak, pół na pół bym powiedział. Tak, bo pod Beskidzie zremisowało z Chojniczanką 0-0 i to jest dość dobry wynik dla nas, no bo i te pod Beskidzie teoretycznie może się cały czas włączyć walkę o awans. Na Chojniczanka wiadomo, czub tabeli, czołówka, więc bardzo dobrze, że straciła punkty. No i jeszcze też Odra Opole, która no przegrała w Legnicy i można było uznać, że po prostu Miedź jest zdecydowanym faworytem ligi, a Odra Opole jednak gdzieś tam będzie w tej formie w innych spotkaniach, no ale tylko zremisowała u siebie 0-0 z Puszczą Niepołomice. No i tak chyba powoli Odra Opole
przestaje się liczyć w walce o awans. No myślę, że kluczowy będzie ten mecz Odry z Rakowem w następnej kolejce, jeśli on się odbędzie, no bo Raków gra z Odrą u siebie. Jeśli chodzi o te kolejne wyniki, no to jeszcze jest Stal Mielec z Górnikiem Łęczna, wygrała 1-0, Chrobry 3-2 z Olimpią Grudziądz, Wigrys Suwałki z Pogonią Siedlce 2-0, no i Igieksa 2-1 z Rakowem. Co my tu mamy? Co to tak? To jakiś balon? To jest balon w czerwonym kolorze, to chyba symbolizuje Raków Częstochowa. Schodzące powietrze z niego chyba. Tak, i to chyba zasługa naszych piłkarzy. No, myślę, że w dużej mierze naszych piłkarzy, bo to my wygraliśmy z Rakowem 2-1. Patrz, ja tu mam jeszcze taki żółty balon, ale on jest w barwach Gieksy, ale chyba go jeszcze nie pompujemy. Poczekamy na mecz z Chojnicami. Jakbyśmy wygrali, to w następnej audycji napompujemy ten balon. No mecz z Rakowem, ja myślę, że takie pierwsze podsumowanie tego meczu to taki mecz do 60 minuty i od 60 minuty, że to były takie dwa mecze w jednym do 60 minuty. Powiem Ci, że na stadionie miałem takie wrażenie, że ten mecz źle się układa dla Gieksy, że to źle wygląda, że myśmy ani tej piłki nie mieli, ani za bardzo okazji, takie miałem wrażenie ze stadionu, a potem gdy pomagałem piłkarskim fanatykom przygotowywać materiały z tego meczu i obejrzałem go sobie jeszcze raz, to jednak duża kontrola Gieksy w tym meczu, że to naprawdę było zwarcie w obronie takie, że tam nie można było, Raków nie mógł znaleźć żadnej luki, żeby tą obronę jakoś wymanewrować. Dwa, praktycznie każdy odbiór i strata Rakowa kończyła się szybkim atakiem Gieksy, który był z pomysłem. To nie było tak, że myśmy szybko ruszali i potem zastanawialiśmy się co dalej, tylko każdy atak szedł na bramkę. Trzy, ten atak szedł nie tylko Prokicz Kędziora, ale dołączał Błąd, Skrzecz, Zejdler. Więc to naprawdę była przemyślana taktyka i w tej obronie rzeczywiście wyglądało to bardzo solidnie. Nawet mam takie wrażenie, że w tej drugiej połowie do tej 60 minuty to my byliśmy bliżsi strzelenia tej trzeciej bramki niż Raków pierwszej. A widzisz, ja miałem kompletnie inne odczucia, bo oglądając ten mecz sektora pierwszego Trybuny Głównej, ja po prostu spodziewałem się tego, że ludzie, kibice mogą odbierać te spotkanie właśnie pod takim kątem, że to Raków dzieli i rządzi, gra piłką, a Gieksa stosuje obronę, może nie obronę Częstochowy, bo ona była później, ale że po prostu się tylko bronimy, robimy jakieś nieskładne akcje, próbujemy robić kontry, ale właśnie nie, ja to dostrzegałem, że po prostu zagraliśmy świetnie taktycznie i dla mnie ten mecz od pierwszej do 60 minuty był pod pełną naszą kontrolą, ale nie pod taką kontrolą, bo teraz ktoś może zarzucić, że nie wiem, że Raków miał większe posiadanie piłki. No bo miał. No tylko mecz nie kontroluje się dlatego, bo się trzyma piłkę. Jeśli okej, ktoś uznaje, że mecz kontroluje ta drużyna, która gra piłką, no to rzeczywiście Raków kontrolował spotkanie, ale my to spotkanie kontrolowaliśmy właśnie pod tym kątem, że się świetnie broniliśmy, bardzo szybko przechodziliśmy do ataków, no i udało się dzięki temu strzelić te bramki, tak? No to kiedyś José Mourinho powiedział takie zdanie, że jeśli zespół ma długi czas piłkę w swoim posiadaniu, to jest to równoznaczne temu, że przez większość czasu, jeśli oni mają piłkę, to mogą popełnić błąd. Że są większe szanse na to, że ten błąd popełnią. No i to wykorzystał trener Paszulewicz, myślę, w 100%. Zresztą on sam podkreślał na konferencji, że pierwsza liga to nie jest Barcelona i Real Madryt, gdzie tam każdy będzie mieć posiadanie piłki i skuteczne podania na poziomie 90-95%, tylko gdzieś te błędy się pojawią. No i praktycznie każdy nasz szybki atak to właśnie był po tych błędach Rakowa. No i tych błędów było potem, jak sobie obejrzałem drugi raz ten mecz, rzeczywiście dużo, bo każdy akcja Prokicza to praktycznie złe podanie Rakowa. Dobrze zagrała obrona, mam wrażenie, przez te 60 minut. Wiadomo, że te 30 to ciężko oceniać, ale naprawdę przez te 60 minut każdy tam był zdyscyplinowany.
Tak, zdecydowanie obrona zagrała bardzo dobrze. Zresztą zastanawialiśmy się, w jakim zestawieniu wyjdziemy na ten mecz formacji obronnej. Szczególnie interesowali nas środkowi obrońcy, no bo tutaj mamy może nie jakiś problem bogactwa, no ale mamy zbliżonych do siebie poziomem Mateusza Kamińskiego i Tomasza Midziewskiego. Zastanawialiśmy się, czy to, że Tomasz Midziewski jest kapitanem, to czy to spowoduje, że trener będzie go chciał na te pierwsze spotkanie wystawić. No, wystawił Mateusza Kamińskiego i Kamyk się spisał bardzo dobrze. Nawet się spisał według mnie lepiej niż Klemens. Mimo, że Klemens też zagrał bardzo dobre zawody. No tak, Klemens tam zaliczył jeden drobny błąd, gdzie tam Czerkas oddał strzał w pierwszej połowie, że tutaj za szybko Klemens może został minięty i to taka jedna uwaga do niego, ale też dobra była sekuracja w tym meczu i Skrzecza, i błąda na skrzydłach, gdzie oni tam schodzili do bocznych pomocników z Rakowa, no i w środku Poczobut. On, szkoda, że on zszedł z kontuzją, zobaczymy co z nim będzie, ale jak tak obserwowałem jego grę, no to widać było, że wie, o co chodzi na pozycji defensywnego pomocnika. No tak, zagrał tak jak nam zazwyczaj brakowało tych defensywnych pomocników, czyli tak naprawdę zadziornie, nie odpuszczał, nie odstawiał nogi, no i to się naprawdę miało prawo podobać. No jeszcze też myślę, jeśli mówimy o formacji takiej defensywnej, no to też bardzo duże brawa dla Sebastiana Nowaka, który kto wie, czy nie zagrał nawet najlepszego meczu w Gieksie. No, myślę, że gdyby tak zapytać szczerze Sebastiana Nowaka, to on by to przyznał, że to był najlepszy mecz w Gieksie, no bo raz, że wynik się zgadza, bo jest wygrana. Dwa, przy tej bramce praktycznie bez szans, więc nie ma nic sobie do zarzucenia. No a trzy, to najważniejsze, to ten strzał zaraz po tej pierwszej bramce z główki Niewulisa, znowu mógł wejść tak samo jak ten pierwszy, obroniony. W pierwszej połowie Czerkasa strzał obroniony, potem kilka jeszcze takich interwencji. Pomogło mu też szczęście przy tej jednej interwencji, gdzie chciał łapać piłkę przy dośrodkowaniu, ale ona trafiła pod nogi Wójcika. No, czego chcieć więcej? No tak, i to właśnie tak zazwyczaj narzekaliśmy, że Sebastian Nowak jest dobrym, poprawnym bramkarzem, ale nigdy nic nam wielkiego nie wybronił. No ale w tym meczu naprawdę, jeśli to byłby taki Sebastian Nowak z takiej właśnie opinii, który nie potrafi wybronić nic więcej niż powinien, no to byśmy tak według mnie przynajmniej 4 bramki mogli stracić. No tak, dokładnie. Raków jeszcze chciałem chwilę się zatrzymać przy tej drużynie, bo ona, ja tak mam wrażenie, że gdybyśmy Rakowowi dali koszulki żółte i byś patrzał na nich pod kątem Gieksy, to byłby taki mecz, po którym można by było przekalkować opinię z forum na ich forum i takie same, i to by się pokryło z tym, co myśmy grali w tamtym sezonie. Długo klepaliśmy piłkę między obrońcami, to raz, stałe fragmenty gry, które nie wychodziły, bez pomysłu w ataku, praktycznie mało strzałów, ktoś tam wszedł i rozruszał, czyli jakieś błędy w wystawieniu składu, słaba skuteczność, mało jakiejś walki i agresji. No takie można było wysnuć wnioski po wywiadach z zawodnikami Rakowa, po tych opiniach ekspertów, czy to w Polsacie, czy potem w programie Polsatu, gdzie jest o pierwszej lidze. No ten Raków albo się musi dotrzeć jeszcze, albo po prostu Gieksa pokazała, jak z nim grać. Tak, zdecydowanie. Zresztą to nie tylko Raków zagrał tak jak Gieksa w poprzednim sezonie, tylko Raków zagrał tak jak Gieksa w wielu poprzednich sezonach i Raków zagrał tak jak większość drużyn z czołówki pierwszej ligi i w tym sezonie i w poprzednich, czyli od tak jakby drużyn z czołówki wymaga się grania piłką. No tak. I oni grają tą piłką, tylko z tego grania nic nie wynika. Ja myślę, że właśnie bardziej może nie Raków zagrał tak jak Gieksa, tylko Raków jak Gieksa kiedyś, tylko Raków zagrał standardowo, ale my po prostu zagraliśmy naprawdę świetnie z takim pomysłem trenera Jacka Paszulewicza. No ciężko tak się wypowiadać o trenerze Piotrze Mandryszu, szczególnie, że nie miał okazji prowadzić Gieksy w tym spotkaniu, no i nie będziemy mogli tego porównać, no ale według mnie Gieksa zagrałaby podobnie do Rakowa, jeśli by trenerem był Piotr Mandrysz. Na pewno byśmy nie zagrali tak taktycznie, tak
można powiedzieć, cofnięci i czekający na błędy rywala, tylko pewnie obie drużyny by klepały piłkę. Też mam takie wrażenie, że gdyby zespół był dalej pod prowadzeniem trenera Andrysza, to ten mecz Gieksy przebiegałby inaczej. Słów kilka jeszcze, Kędziora i Prokic, bo to dwie wyróżniające się postacie. No oni praktycznie w tym dwóch meczu to załatwili ten Raków, bo Prokic dwie bramki w Częstochowie, jedna Kędziory, tam Kędziora jeszcze asystę zaliczył, a teraz dwie Kędziory i praktycznie dwie asysty Prokicza. Tak, ogólnie... Jeszcze przerwę ci, bo też taka fajna sytuacja, no bo często się mówi, że te sparingi, jeśli są wygrywane, to potem nie idzie w lidze, a jeżeli przegrywamy, to idzie w lidze. No i można powiedzieć, że Kędziora to potwierdził, bo on w sparingach nie strzelał, grał słabo, a przyszła liga i Kędziora dwie bramki. Tak, ogólnie ciekawym połączeniem byłby zawodnik, który miałby skuteczność, doświadczenie takie boiskowe, jak ma Wojciech Kędziora i który miałby szybkość i łańską fantazję Andrzeja Prokicia, bo czasem Kędziorze brakuje trochę tej szybkości i takiej fantazji, a bardzo często Prokiciowi brakuje tego spokoju Wojtka Kędziory, no bo nie ukrywajmy, no Prokic mógł strzelić bramkę, tak, w tym meczu z Rakowem. Myślę, że jak sobie obejrzę tą sytuację bodajże z 8-9 minuty, kiedy praktycznie szedł, no może nie sam na sam, ale miał naprawdę dobrą okazję do tego, żeby ściąć do środka i strzelać z lewej nogi po długim rogu, a nie podawać wzdłuż bramki, no to myślę, że tutaj tego spokoju zabrakło. Tak, i tylko że to właśnie jest takie dobre połączenie takiego właśnie może parcia czasem na takiej kompletnej fantazji, połączenia doświadczenia. No przynajmniej w tym meczu z Rakowem, ale to w sumie nie tylko w tym meczu z Rakowem, we wcześniejszych spotkaniach też to zaprocentowało. Ja myślę, że Prokic zgłosił taki akces do tego, że to on będzie tym głównym obcokrajowcem, który będzie wystawiany do pierwszego składu. No myślę, że tutaj się z tobą zgodzę, no bo jeśli ktoś gra taki mecz jak Prokic z Częstochową, no to raczej ciężko sadzać go na ławce w kolejnych spotkaniach, tym bardziej, że te spotkania również zapowiadają się, że Gieksa może zagrać nieco defensywniej. Jeszcze chciałem cię zapytać o wypowiedź trenera Papszuna na konferencji, który powiedział, że proszę traktować mój zespół tak, jak na to wskazuje to, że oni są Beniaminkiem, czyli traktować nas jak Beniaminka. Myślę, że to taka trochę zasłona dymna i próba już zdjęcia presji? No myślę, że zasłona dymna na pewno, próba zdjęcia presji na pewno, tylko no wszyscy wiemy, no, że to są, no to jest banał, to są puste słowa. No jeśli ktoś przebija kluby finansowo, daje kontrakty ponad 20 tysięcy, sprowadza naprawdę, nie wiem, 5 zawodników do pierwszego składu i otwarcie mówi o tym, że chce osiągnąć jak najlepszy wynik, bo tam może nawet nie padały takie słowa, no, że koniecznie musi być ekstraklasa, no choć wszyscy wiemy, jakie są uwarunkowania w Częstochowie. I ta ekstraklasa na pewno by im pomogła, jeśli chodzi o stadion, no bo w tym roku mamy rok wyborczy, wybory na prezydenta Częstochowy się zbliżają, ale to myślę, że kompletnie nietrafione. Wydaje mi się, że takie coś mógłby powiedzieć trener Odry Opole, tak? Która zrobiła świetny wynik na jesieni. Teraz gra coraz słabiej. My uważamy, że z Odry Opole już schodzi powietrze i mamy nadzieję, że kwestią czasu jest to, kiedy Gieksa prześcignie Odrę Opole. I tam trener mógłby takie coś powiedzieć. Zresztą tam nawet oficjalnie prezes w wywiadzie dla Wyszło, prezes Odrę Opole mówił, no, że ta ekstraklasa nie jest jakimś koniecznym celem, nikt tam nie stanie na głowie i tak dalej. Ich cieszy ta pierwsza liga, chcą mieć czołową drużynę pierwszej ligi. No a Raków, no te słowa, no to byłyby dobre, ale nie wtedy, kiedy kontraktuje się zawodników i przebija się finansowo, czasem Miedź Legnica, czasem GKS Katowice, to kompletnie nietrafione. Też mi się tak wydaje, bo wydaje mi się, że Raków chciał pójść tą drogą co większość klubów w tym sezonie, gdzie jedynym chyba takim klubem, gdzie otwarcie się o tej ekstraklasie mówi, to póki co Miedź Legnica i raz, że mają tam podstawy, dwa, że oni dobrze zaczęli, więc mogą tak mówić. A reszta klubów tak gdzieś się czai i nie chce za bardzo o tym mówić.
Tak, i jeszcze ja bym chciał bardziej do tego meczu z Rakowem dodać, że później od tej 60 minuty, no to zaczęła się taka obrona Częstochowy, no tak. Szczególnie już po stracie bramki, czyli w momencie, kiedy Raków zdobył gola kontaktowego. Mhm. I wtedy naprawdę się zaczęła taka obrona Częstochowy. Ja uważam, że może nawet lepiej, że straciliśmy tą bramkę, dowiedzieliśmy to zwycięstwo, bo po prostu to, jak wtedy Gieksa się broniła, to jak kibice wspierali drużynę, to jak tam było tak, jak się mówi, przysłowiowe jeżdżenie na tyłkach, no to aż się po prostu chciało to oglądać. A jakbyśmy dowiedzieli te 2-0, może nawet tam gdzieś z kontry strzelili trzecią, to myślę, że to zwycięstwo nie miałoby aż takiej wartości. No rzeczywiście po tej 60 minuty obrona, ale ja bym też nie powiedział, że ona była taka desperacka jakaś. Tam myślę, że też było widać plan. Trochę się to skomplikowało, że to Franczak dostał tą czerwoną kartkę, bo na ławce nie było prawego obrońcy i trzeba było tutaj trochę kombinować. Ale też bym nie powiedział, że ona była jakaś nie wiadomo jak desperacka, bo jedyne zagrożenie przed tą bramką to był strzał Wójcika z daleka, gdzie Nowak świetnie obronił z okienka ten strzał. I pechowe też było to, że bramkę straciliśmy, kiedy Kalinkowski był przygotowany do zmiany i myślę, że tutaj trener Paszulewicz będzie mieć pretensje do zawodników, czy nawet do może nie pretensje, ale jakąś naukę na przyszłość, że no, że jednak można było tą zmianę przeprowadzić wcześniej, że ten Poczobut mógł leżeć, żeby te nosze weszły, żeby to trochę trwało, żeby ten Kalinkowski na spokojnie sobie wszedł i żeby to ustawienie było zachowane, no bo być może w tej sytuacji zabrakło właśnie defensywnego pomocnika w momencie, w którym Wójcik centrował na głowę Niewulisa. Myślę, że powiedzieliśmy sobie wszystko o tym meczu Gieksy z Rakowem. Mamy dla Was jeszcze taką, można powiedzieć, niespodziankę. Posłuchajcie, co o tym meczu powiedział ekspert Polsatu Andrzej Iwan. Rozmawiamy z Andrzejem Iwanem po meczu GKS Raków Częstochowa 2-1 dla Gieksy. Jakby Pan ocenił to spotkanie? No, muszę powiedzieć, że Gieksa zaimponowała mi tym, że gra bardzo konsekwentnie. Oczywiście to się zmieniło trochę po drugiej żółtej kartce dla Adriana Franczaka, bo Gieksa dała się zepchnąć do defensywy i to za głęboko. Za głęboko zdecydowanie. Potem każda wrzutka to w zasadzie już było jakieś tam zagrożenie, bo w takich, jeśli tylu zawodników jest w polu karnym swoim, to różnie się może się wszystko zdarzyć. I tu chciałbym podkreślić też wejście Wójcika ze strony Rakowa. Ono odmieniło ten zespół mimo wszystko, ale Gieksa no, dała radę i gra konsekwentnie. Widać, że jest inaczej ustawiona. Zdecydowanie bardziej ofensywnie wydaje się, bo praktycznie trójką napastników grająca, ale również ludzie pracują w defensywie. Podkreśliłbym tu postawę Andrzeja Prokicza, który no fajnie to w ogóle wyszło, że nie skreślono go, pomimo tego, że podpisał umowę gdzie indziej, to grał i odpłacił trenerowi naprawdę świetnym występem, bo praktycznie on wszystkie akcje uruchamiał, ale również pod własną bramką pomagał. To, co się Wam mogło dzisiaj podobać najbardziej, to ta gra z kontry Gieksy, no bo ona była, co jakaś kontra, to była w miarę skuteczna czy efektywna dla zespołu. No tak, no, musimy pamiętać też, że Raków osłabiony jednak, brak Duriszki i Petraszka wyraźnie osłabił tą drużynę i tutaj szybki atak był rzeczywiście mocną bronią Gieksy, starali się wciągnąć, widać było, że to jest zaplanowane i wykorzystywać właśnie te brak atutu szybkościowego po stronie zwłaszcza obrońców gości. Trener Marek Papszyn na konferencji powiedział, żeby jego klub traktować jako Beniaminka. Trochę to się nie zgadza z tym, co wszyscy w Częstochowie mówią o tym awansie i wszyscy tego chcą. Myśli Pan, że to takie trochę zdjęcie presji z tego zespołu? No wiemy, że w Częstochowie to i cuda mogą się zdarzyć. Natomiast powiem tak, już po zimowych zakupach, no transferach powiedzmy, czy one są gotówkowe, czy nie, to nie wnikamy, ale widać, że Raków ewidentnie mierzy w grę o awans. No, tutaj oczywiście Gieksa jest zawsze godnym przeciwnikiem każdej jednej drużyny,
w tej klasie rozgrywkowej. Obojętnie, czy to jest Miedź, czy Raków, czy Beniaminek, czy Zagłębie Sosnowiec. I tutaj każdy się musi liczyć, przyjeżdżając na Bukową z Poraczką. Opinia Andrzeja Iwana za nami. Myślę, że to tak dobry moment, żeby przejść do kolejnego spotkania Kieksy, czyli wyjazd do Chojnic. Pierwsza sprawa jest taka, że nie wiadomo, czy ten mecz się odbędzie, bo jest znowu zamieszanie z Murawami w pierwszej i drugiej lidze. Z tego, co wiemy, to kluby zostały zobligowane, żeby przekazać PZPN-owi, jak te Murawy wyglądają, czy one się nadają do gry. Sprawa nie jest jakaś przesądzona na razie, ale może się tak zdarzyć, że w tych Chojnicach nie zagramy. No tak, może się tak zdarzyć. Tam prognozy pogody są fatalne, nawet nie pod kątem opadów, jak dzisiaj to oglądałem, ale pod kątem temperatury, czyli jeśli ta Murawa jest przymarznięta, no to ona praktycznie nie będzie miała czasu, żeby się odmrozić. No. To jest takie dość ciężkie, bo można to oceniać pod kilkoma względami. No, pogodę mamy jako mamy, ale Błażej, no, czy tak naprawdę ta pogoda jest jakaś taka naprawdę wyjątkowa w tym roku? No, wiesz co, myślę, że też nam to ciężko trochę oceniać z perspektywy Górnego Śląska, gdzie tu jednak zawsze jest trochę cieplej. I no, to tak trochę inaczej na to patrzymy. Gdybyś mnie zapytał w jakikolwiek dzień tutaj od tego marca, kiedy się te rozgrywki miały zacząć, czy my mielibyśmy jakieś podstawy do przełożenia meczu, no to pewnie by tych dni było, nie wiem, jeden, dwa, gdzie były jakieś takie mroźne dni, no ale już w takim Bytowie, Chojnicach, Olsztynie, Suwałkach, no może tych dni byłoby z 15. No ale uznajmy, że ten mecz się odbędzie, że wszystko będzie ok. Kolejny ważny mecz przed nami z perspektywy i tabeli, i myślę takiej wewnętrznej mobilizacji w zespole, i taki patrząc przyszłościowo, ten mecz może już naprawdę dać nam dobrego kopa. No tak, tak jak stwierdziliśmy, że jeśli wygramy w Chojnicach, no to zaczniemy pompować balonik, no bo nie ukrywajmy, pokonanie zespołu z Częstochowy, czyli Rakowa, dało nam po prostu to, o czym wspominaliśmy w naszej drugiej audycji, że się cały czas liczymy, ale tak naprawdę dalej jesteśmy oddaleni od tej dwójki i musimy po prostu pokonać Chojniczankę. Wiadomo, jeśli będzie porażka, no są jeszcze inne spotkania, tak? Jeśli będzie remis, to też nie będzie najgorzej, ale tak naprawdę jeśli myślimy o awansie, no to musimy wygrać w tych Chojnicach. To też jest bardziej takie nawiązanie do zeszłego roku, tak? Też wtedy, tylko akurat wtedy była pierwsza kolejka. No i Kieksa była miała mniejszą stratę punktów, tak? W sensie, tak, bo była druga w tabeli, no więc to trochę inaczej jednak. Ale to co jest jakimś takim też dobrym prognostykiem poza tym wynikiem z Rakowem, no to ten bilans w Chojnicach. Tam nie przegraliśmy jeszcze meczu. Dużo razy był remis, bo był remis 2-2, 1-1, znowu 2-2 i jedna wygrana za trenera Brzęczka 2-0, więc całkiem nieźle nam się tam gra w tych Chojnicach. Tak, i na przykład ten mecz rok temu, który zremizowaliśmy 2-2, no naprawdę stał na wysokim poziomie. Według mnie to był jedno z lepszych spotkań w pierwszej lidze, które miałem okazję oglądać na własne oczy, a trochę tych spotkań w pierwszej lidze już człowiek widział. I liczę na to, że to spotkanie znowu będzie takie dobre, no ale tym razem z takim naprawdę happy endem, tak? No też ważnym aspektem myślę będzie to, że jednak Chojniczanka podkreśla, że oni bardzo mało trenowali na tych naturalnych murawach, że ten mecz z Bielskiem był dla nich pierwszym takim w roku, gdzie rozegrali pełne 90 minut. I być może to im też przeszkodziło w tym, że zagrali troszkę słabiej z tym Bielskiem, bo jednak zremisowali 0-0. Mieli tam, Bielsko miało więcej okazji na strzelenie bramki, więc jeżeli ta Murawa w Chojnicach dalej nie nadaje się do trenowania i oni gdzieś trenują gdzieś indziej, a w Katowicach jednak tak pogoda pozwala, myślę, trenować na bocznych boiskach przy Bukowej,
Więc tutaj też myślę, że małą przewagę może mieć na ten moment Gipsa. Dlatego dla nas byłoby ważne, żeby ten mecz się jednak odbył, żeby ta pogoda pozwoliła na to, żeby rozegrać te spotkanie, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ten mecz Chojniczanki w Bielsku z Podbeskidziem, no to nie było jakieś wielkie widowisko, jeśli to porównać do spotkania naszego z Rakowem Częstochowa, no tak. A tak naprawdę też spotkały się zespoły. Nawet taka analogiczna sytuacja, Podbeskidzie jest mniej więcej na naszym poziomie, a Chojniczanka bliżej tych rejonów Rakowa Częstochowa, czyli przyjeżdżał lepszy zespół do trochę słabszego, ale oba zespoły z dużą ambicją. No i te nasze spotkanie było, stało naprawdę w dobrym tempie, było toczone przez te 90 minut, no a te Podbeskidzie 0-0 z Chojniczanką, tam naprawdę chyba było tylko 5 strzałów na bramkę, z czego większość oddali zawodnicy Podbeskidzia. No pytanie, czy to znowu nie zacznie się ta remisowa Chojniczanka, no my byśmy na pewno tego bardzo chcieli. No może tak być, tak szczerze powiedziawszy, no bo pamiętamy, co było rok temu i też ta Chojniczanka nie dokonała aż takich wzmocnień jak Raków, że ten zespół bardziej jest zbudowany na tym monolicie, który oni mieli rok temu, dwa lata temu, gdy zaczynali dobrze grać za trenera Bartoszka. No tak, Chojniczanka przede wszystkim to jest bardzo mądrze budowany klub, tak? Jak oni tam awansowali do tej pierwszej ligi, no to tak byli bardziej traktowani, że najpierw się wszyscy z nich śmiali, później zaczęli się dziwić. No a teraz już jest ten etap, gdzie się zaczynamy ich trochę bać, bo naprawdę jest mądrze budowany zespół, nie ma jakichś wybujałych kontraktów. Pieniądze są dawane przez chyba tam nawet kilkuset lokalnych przedsiębiorców. I jest to bardzo specyficzne, można to nazwać nawet jakimś folklorem, ale przynosi efekty. Przynosi efekty. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Wracając do tego meczu i do Gieksy, dwie nie wiadomo. Jedna, czy zagra po Czobud, ale to się dowiemy pewnie przed samym meczem, bo takie oficjalne informacje o kontuzjach nie wychodzą z klubu. A druga, prawa obrona. Franczak musi pauzować. Dwie żółte kartki skutkują tym, że limit tych żółtych już przekroczył. Kto tam może zagrać? Tak szczerze powiedziawszy, jest jeden prawy obrońca nominalny, Mokwa, który był w ogóle na trybunach podczas meczu z Rakowem. W meczu z Rakowem na chwilę został przesunięty tam Kamiński, ale to też było takie dziwne przesunięcie, bo jednak Skrzecz był też tym bardziej skrajnym prawym obrońcą. Teoretycznie można by było pokombinować, żeby zagrał tam lewy obrońca, czyli Słaby albo Mączyński, ale myślę, że na ten pomysł się trener Paszulewicz nie zdecyduje. Jakie jest twoje zdanie, kto powinien grać na tej prawej obronie? To nie wiem, kto powinien grać, ale wydaje mi się, że zagra Mokwa. Bo zauważ, że Mokwa został bardzo szybko odpalony przez trenera Mandrysza podczas tego sezonu. My się tak zastanawialiśmy tak naprawdę, po co ten Mokwa tam leci, jest sprawdzany przez trenera Jacka Paszulewicza, bierze udział w tych treningach. Raczej wszyscy kibice się skłaniali ku temu, że Mokwy nie ma już co próbować, on się nie nadaje. Choć na przykład ty miałeś taką opinię, że warto by go jednak sprawdzić, bo tak naprawdę nie dostał takiej prawdziwej szansy. Jeśli, według mnie, jeśli po takim obozie pozbywamy się Plewy i on już nie ma kontraktu, kontrakt nie wiąże go z naszym klubem, a dalej mamy Mokwę, no to znaczy, że coś w nim ten trener Jacek Paszulewicz musi widzieć. Tym bardziej, że teoretycznie Plewa też tam grywał na prawej obronie, więc to można powiedzieć, gdyby został Plewa, a odpalony został Mokwa, no to można by było powiedzieć, że wybrano Plewę i nawet on awaryjnie zagra na tej prawej obronie. Też mi się wydaje, że zagra Mokwa, bo być może on nie jest szykowany dla Paszulewicza na to, żeby grać przez 14 meczów w sezonie na tej prawej obronie, ale jest potrzebny na ten jeden ważny, w którym da z siebie wszystko i w tej obronie po prostu nie zawiedzie. Tak, a to, że wiesz, to, że Mokwy nie było teraz na ławce rezerwowych, co prawda nie wiemy, no mogła być teoretycznie jakaś kontuzja, która została ukryta, ale to też jak spojrzymy na to, kto był na ławce rezerwowych meczu z Rakowem, no to Abramowicz no musiał być bramkarz rezerwowy. Kalinkowski, wiadomo, była to opcja jako zastępca Poczobuta, rzeczywiście się sprawdził. Midzierski no musiał być środkowy obrońca. Słaby to myślę
właśnie był takim obrońcą, który ewentualnie mógł być rzucany na boki. Może też trener... Nawet w pomocy mógłby... Tak, a może też trener Paszulewicz na przykład nie był do końca przekonany do Mączyńskiego i chciał mieć w obwodzie słabego. No Słomka, wiadomo, no było to jakieś zastępstwo, jeśli by na przykład musiał zejść Skrzecz. No tak, bo to był jedyny młodzieżowiec. I, dokładnie, jedyny młodzieżowiec. No i zostaje nam Gonsler i Wolas. No to ewentualnie za jednego z nich można by gdzieś tam myśleć o tym, żeby wziąć kogoś na prawą obronę. Ale tak naprawdę ławka jest dość krótka i to, że Mokwa się tutaj nie załapał, to według mnie wcale nie świadczy o tym, że nie zagra w Chojnicach. Jakoś ta opcja Kamińskiego na prawej obronie no była już wiele razy próbowana. No i tak zazwyczaj średnio wychodziła. Co prawda już z meczu na mecz było coraz lepiej, ale no Kamek naprawdę zagrał dobre zawody w środku. No, Tomasz Miedziewski, który wszedł w trakcie spotkania, no jakoś nie można powiedzieć, żeby mu wybitnie wyszło te spotkanie z Rakowem, więc po co się osłabiać na środku? Niech zagra znowu Klemens z Kamykiem, a na prawej możemy spróbować Mokwę. Jeśli Mokwa zacznie, nie wiem, grać jakoś fatalnie, to przecież zawsze trener będzie mógł na przykład wprowadzić Miedziewskiego, który przejdzie do środka i wtedy Kamyk, no tak, będzie zabezpieczać prawą stronę. Kamyk myślę, że na te 20,5 godziny no to wycierpiałby na tej prawej obronie i z zadaniami typowo defensywnymi dałby sobie radę. Jeszcze wracając do meczu z Rakowem, taka sytuacja. Marcin Krupa obecny na trybunach pierwszy raz, nie wiem, całego kadencji w ogóle chyba, tak? Bo nie, ja nie przypominam sobie, żeby on był na... Wydaje mi się, Błażej, że pojawił się kiedyś na Bukowej, gdy rozdawał nagrody, czyli na ostatnim meczu sezonu. Aha, okay. Dla dzieci z Zagraj na Bukowej. I wydaje mi się, że to był chyba pierwszy rok jeszcze taki niepełny jego kadencji. Okej, okay, no ale tutaj się pojawił przy bardzo ważnym meczu, promując jednocześnie akcję kilometry dobra, no ale myślę, że takie pojawienie się Marcina Krupy zostało raz, że zauważone, a dwa, mam takie wrażenie, że jest to powoli nowa jakość w kontaktach, nie tyle miejskich, ale między klubem a Marcinem Krupą. No tak, zresztą Marcin Krupa ostatnio się dość często przewija, jeśli mówimy o klubie, zarządzie, prezesie Marcinie Janickim. Zauważ, że prezydent Krupa był obecny na premierze filmu Dekada Geksy. Później po kilku dniach była właśnie ta konferencja, gdzie też występował Marcin, tak, Janicki odnośnie kilometrów jeszcze, dobra. Jeszcze na tym dekadzie tam słynne te wystąpienia o tym stadionie i tak. przygotowane tak. Wystąpienie ogólne. Wiadomo, no mamy też rok wyborczy, tak? Tylko pytanie jest takie, czy takie pojawianie się na stadionie to tak naprawdę pomaga Marcinowi Krupie zdobyć głosy mieszkańców, czy raczej przeszkadza? Bo niektórzy zarzucają Marcinowi Krupie, że się pojawia tylko dlatego, bo idą wybory. A według mnie, jeśli by tylko patrzył pod kątem wyborów, no to by się raczej nie pojawiał. Mi się wydaje, że może, nie wiem, dostrzegł jakiś sens, cel w tym wszystkim i widzi, że to idzie w dobrym kierunku. No mi się wydaje, że Marcin Krupa nie potrzebuje jakoś bardzo liczyć na głosy kibiców Gieksy w tych wyborach, żeby on to robił specjalnie, a pokaże się na stadionie, że dostanę głosy, które przeważą za tym, że zostanę prezydentem. Że myślę, że to jest takie, gdyby robił swoje, jeśli chodzi o kampanię, to i tak pewnie tym prezydentem będzie faworytem przy tym wyścigu, ale myślę podobnie tak jak ty, że gdzieś został jakiś przedstawiony mu plan na to, jak ta Gieksa ma funkcjonować, jak ta Gieksa może oddziaływać społecznie i wizerunkowo, raz, że na miasto, a dwa, na te wszystkie projekty społeczne, które są proponowane miastu przez różne firmy. No i mam takie wrażenie, że to taka nowa jakość w kontaktach. I pamiętajmy też, że Marcin Janicki to nie jest też tak prezes wybrany, tak jak prezydent miasta, że na 4 lata i on ma jakąś kadencję, tylko myślę, że gdzieś tam losy Marcina Janickiego i Tadeusza Bartnika w pierwotnym zamierzeniu miały się wyjaśnić w czerwcu, lipcu, w zależności od tego, czy oni ten cel zrealizują. A myślę, że takie kontakty, jakie teraz próbuje sobie prezes Janicki zrobić z Marcinem Krupą, angażując jego i miasto w te projekty, mogą też się przyczynić do tego, że gdzieś już jest plan na te
na ten nowy sezon, jak ten klub poukładać. Tak, zresztą wspomnimy jeszcze o tym, że naprawdę dobre finansowanie na sport dostał klub w styczniu przez miasto, co też może świadczyć, że miasto widzi w tym sens. A teraz jeszcze nieoficjalnie się mówi o tym, że niedługo będzie kolejne podwyższenie kapitału i wtedy ta kwota przekazana na GKS Katowice, podkreślamy, wielosekcyjny GKS Katowice, nie tylko piłkę nożną, no będzie rekordowa. I to naprawdę byłaby wielka zasługa i prezydenta, i radnych, no ale też przede wszystkim prezesa Marcina Janickiego i wszystkich z klubu, którzy po prostu wykazali się jakimś profesjonalizmem i pokazali, że ten plan, ten projekt wielosekcyjnego GKS-u Katowice ma sens. No tak, myślę, że będziemy się przyglądać tej sprawie, bo ona jest bardzo ciekawa, a teraz powoli możemy przejść chyba do doliczonego czasu gry i mam takie pytanie do ciebie, Kosa. Jak myślisz, kiedy Stomil skończy rozgrywki? Czy to będzie lipiec, czy sierpień? Ale rozumiem, że się zastanawiasz 2019 czy 2020 rok, myślę, tak? Myślę, że 19. W 19. No rzeczywiście, no jest kuriozalna sytuacja, tak? Bo mecze są przekładane ze względów na pogodę, a najprawdopodobniej zaraz zaczną być przekładane ze względu na powołania do reprezentacji młodzieżowych. A pamiętajmy, że 100 mil ma jeszcze mecz zaległy z jesieni, gdzie oni nie zagrali z tymi Wigrami. Gdzie dwukrotnie nie zagrali z Wigrami. Nie zagrali z Wigrami. No. Jeśli chodzi o Gieksę, no to my już mamy na minusie przełożony mecz z Puszczą. Zobaczymy, co będzie z meczem z Odrą Opole. Zobaczymy, co teraz będzie z Chojniczanką. Tak, z Odrą Opole to, proszę Państwa, nie chodzi o Murawę, tylko chodzi o to, że jest powołany jeden zawodnik, tak, z Odry Opole. Tak. I jest powołany od nas Skrzecz do reprezentacji młodzieżowych. I już chyba nawet powołanie jednego zawodnika daje taką możliwość, żeby się ubiegać o to przełożenie meczu. I ja się zastanawiam, czy nie będzie takiej sytuacji, że ktoś na przykład w kolejce nie zagra 7 klubów, ale będzie mogło zagrać 8, że te kluby nie będą do siebie dzwonić, słuchajcie, może byśmy sobie zagrali, jak takie granie na placu, wiesz, ubawianie się. Rzeczywiście może tak być, a może być w ogóle taka śmieszna sytuacja, że kluby, które nie będą mogły rozegrać tych spotkań, na przykład ze względu na reprezentację, będą między sobą grały sparingi, a później się spotkają za 2 tygodnie w lidze. No. Znaczy, my się z tego śmiejemy, ale to chyba też czas, żeby pomyśleć o tym, żeby po pierwsze okienka na mecze reprezentacji były też dla pierwszej ligi obligatoryjne, czyli żeby nie rozgrywać wtedy spotkań i żeby to było narzucane od razu. No i myślę, że chyba PZPN też powinien postarać się wrócić do tego, z czego się wycofał, czyli z obowiązku posiadania podgrzewanej murawy w pierwszej lidze. No, przy tej pogodzie na pewno byłoby to korzystne dla wszystkich. Pytanie, jak z finansami niektórych klubów, ale myślę, że to jest temat na osobną audycję. Dzisiaj podziękujemy Wam za obecność. Pamiętajcie o konkursie. Pamiętajcie o tym, żeby zaglądać na stronę. I na dzisiaj żegnałem się z Wami. Kosa i Błażej.